Je na mikroninfu je chycený. Je zlipioné. Je upiękny lipiec. Ja jestem spokojny, już jestem spokojny. Spokojny, bo jest ryba, jest widać. Ryba. Trzeba ją tylko złowić, jeszcze wyholować. No, to jest właśnie przykład, jak ryba jest w wodzie, można ją złowić. Strąg tęczowy, proszę zobaczyć na te kropki na ogonie, na płetwach. Piękna płetwa grzbietowa. Woda. W ten sposób można uwolnić rybę. Ryba bez protihrotu. Jak jest? Bez haczyka. Bez haczyka. Bez zadziora. Bez zadziora. Bez zadziora. Super, nie? A drugi? A tam. Ryba? Mikronimfa. Dzieci to rzekam. Ryba i druga. Zobacz, rybka jest. O, Łacio! Mirku, no. Przychodzę do ciebie po nauki. Chodź. Pokazujesz klasę ryba za rybą. Ano. Masz jakąś na pewno receptę specjalną na te ryby? Pstrąg. Jest? Jest. No, piękny pstrążek. Ale on wie o tym, on czuje, że my go wypuścimy zaraz. Piękny pstrąg potokowy. Malutki, bo malutki, ale te ryby są cudowne. Jak wędkarze będą tak postępować, jak my postępujemy, delikatnie, ręka zmoczona w wodzie, wypuszczamy, odpinamy, haczyk bezzadziorowy na naszej muszce, to te rybki wracają zdrowe do wody. Tak je to prakticky silon, který neklade odpor ve vodě, takže je citlivější a celý ten záběr je... A ile metrów tej żółki? 10-12 metrów. A no właśnie, no to ten odcinek, co mi kazałeś ano. Wyciągnąć i później nawijaliśmy. Dôležité je, abyś to widział, tady je ten signalizator. Nasz spławik. Ano, je to tak. Je to tak. Jak ryba bierze, to widzimy na tym signalizatorze. A nebo pokud ho mám a zabere, tak se jo, udělá toť toto, ta. Pokud to mám nad vodou. Nad vodou. No i muszki. Muszki jakie używasz? Nimfy dzisiaj? Nimfy, torax, je to z, nimfa, z bażanta, a torax. No, ładny widać materiał świecący, taki niebieski. No, tak, fluo. Tak. I ryby to niesamowicie dzisiaj lubią. Ale to jest uniwersalna muszka, bo miałeś już lipienia, miałeś pstrąga tęczowego i miałeś potokowego. Ano, jest to takowe uniwersum. No. Wywoj trwał 4 roki. O, coś nam popuściło. Pięknie, tak, no wiedziałem, czułem, że to jakiś sweterek będzie góralski. No i to jest właśnie temat również do tego, o czym mówiliśmy, o ochronie środowiska i czystości. Takie szmaty niestety we wodzie się zdarzają, ale wyciągniemy i wyrzucimy ją później.